Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho. Ej, i serio, tuż po zakończeniu poprzedniego odcinka pojawił się ten pojazd dla Simeona. Więc korzystając z tego, że już zgubiłem policjantów i jestem blisko Santos Customs, to może jeszcze zaróbmy i wtedy od razu pojedziemy kupić upragnioną maskę. Kurde, no ten płotek na samym końcu nie był potrzebny, ale w sumie auto i tak było już obite. Po potyczkach z policjantami. No ale też jest jeden minus tej całej sytuacji, tego całego zajścia, jeden czynnik negatywny dla mnie. Mam za swój pieprzony łeb nagrodę w wysokości 3000. To nie jest jeszcze tak dużo, ale jak ktoś będzie w pobliżu, na pewno będzie się chciał połasić. A troszeczkę to komplikuje sprawy. Dobra, kolor klasyczny, czerń, okej, dobra, wygląda złowrogo. Można by rzec, ale okej, to doki. Jeżeli nie będzie nikogo w pobliżu, to od razu wyznaczę swój waypoint. Nie, nie ma nikogo. Więc uwaga. O kurde, piosenka. Siedź. No. Dobra. To już lepiej. No w cudzysłowie lepiej, oczywiście. Ej, co, czyżbym już źle pojechał? No właśnie, można jeszcze przecież skręcić. Ale obawiam się, że tamten będzie czaił koło doków. To też pamiętajcie, że ten samochód już jedzie prosto do Simeona, więc fajnie by było, abym go nie obił. Tylko delikatnie i powolutku. Nie, no może powolutku nie. Bo nie chciałbym odwlekać tego w czasie. Im szybciej się tam dostanę, tym lepiej dla mnie. Fuck! Dobra, to pełnej kwoty już się dostanę. Więc szczerze, fuck it. Po prostu jedziemy jak najszybciej. Widzicie ten zawijaz? Nie, ja spróbuję przebić się wodą tam jakoś. Albo w sumie lepiej nie, bo już kompletnie rozpieprzę to auto i będzie, no... ślisko jest, kurde. No sorry, takie moje tłumaczenie. Ale nie, naprawdę, rozpędzonym tak ciężkim samochodem w GTA się naprawdę ciężko jeździ. Lubi się ślizgać. A na szczęście daje znać o tym, że jest terenowy. Tamten chodniczek dla ulicznego samochodu, takiego z obniżonym zawieszeniem, byłby problemem, ale nie dla Patrioty. Tak właściwie mamuta Patrioty. Ale dobra, jak widzicie, ta sama ekipa w dalszym ciągu niestety ani jednego ziomka na serwerze. Jak mi przykro. Trzeba niedługo będzie coś panowie nagrać, znowu mi się wydaje. Kurde! Koleś. Czy będę musiał walczyć? Tak, będę musiał walczyć, bo jedzie do mnie. No to okej. To wywalczmy utrzymanie. No i może snajpą go, tak? Nie, bo on może dokładnie czynić teraz to samo. Nie mogę być stojącym celem. Przemieśćmy się. Mam te tory. Kurde, nie, stop. Teraz jak wysiądę, będzie akurat dobrze. Bo on chyba się tutaj zbliża. Okej. Jest i on! Jest i on martwy. Okej. Żeby nie pojawić tego bardzo blisko, to może zdążę dostarczyć samochód, zanim on się gdzieś tutaj zrespawnuje. Był jakimś losowym samochodem, więc... kurde, no może nie zdąży wezwać swojego super szybkiego. W ogóle bym musiał też rzucić okiem na jego rangę. Jak on się nazywał? Sugby? 30, dobra, to nie będzie miał jakiegoś super samochodu, chyba że przyjął kiedyś od kogoś łapówkę. Ale spoko, zanim coś złapie, to ja już będę dawno w dokach. Jedyne co może zrobić, to zapobiec wpłaceniu kwoty na konto. Mam nadzieję, że jakieś 7 tysięcy wpadnie, no ej, nie jest aż tak bardzo obity. Przecież, no Simeo, bądź wyrozumiały. Ale w sumie co ja robię, przecież mniej kłopotu. Shit! Widzicie, to jest właśnie to, że jest tak ślisko. Mniej kłopotu i więcej pieniędzy przecież dałby mi Martin Matrazzo. To czemu tam by nie uderzyć? Ale dobra, no skoro już jestem tak blisko. Okej, zróbmy to, a później uderzymy do Martina. No to mnie raczej nie popełnię samobójstwa. No w sumie, no nie wiem. Ale nie, strzelając do innych nie popełnia się samobójstwa, tylko zabójstwo. Zresztą wielokrotne, jeżeli do kilku osób się strzela. Więc no, tak będziemy robić w tym odcinku, żeby uniknąć faila, żeby był kolejny challenge completed. Ale nie, nie, spokojnie, spokojnie, jeszcze nie teraz. Jeszcze do odcinka końca, całkiem długa droga. Policjanci na szczęście nie ścigają za to, że się przebijasz, szlabany.
Ej, no już myślałem, że ktoś tam jest, tam się czai SK po prostu. Ale okej, widzicie, tamten chyba jedzie w moim kierunku. Aha. Cwaniaczy. No już mnie nie dorwie. No chyba, że ten by był bardzo opieszały z otwieraniem. Not in great condition. No ale w kiłowym też nie. Dobra. Zdążę wpłacić czy nie zdążę? Zdążę czy nie zdążę? Ej, bardzo fajny samochód, chętnie bym pożyczył. No ale w kurde, pożyczył! Shit, chyba złą broń wybrałem. Ja tam właśnie zarobiłem? 7798 dolarów. Nie, dobra, może być. Kiepski moment na chowanie się, ale on też wszedł chyba w jakieś opcje. Uwaga, kto pierwszy? Z tego co widziałem, to on już kurde to wyłączył, niestety. Dobra, szybka wpłata. Jeszcze tylko tak muszę kliknąć, nic więcej. Dobra? Już mnie zabił, czy jeszcze nie? Dobra, dopiero jedzie. Dobra, przeskoczmy tu. Wychylmy się na niego, albo może nie. Bo on tam właśnie wyszedł. A raz. Na co pan liczy? No ej! Kurde, przecież leżał na ziemi zabijając mnie. Oj, nie, nie, nie. Tak to my się bawić nie będziemy. Jak ktoś jest w trakcie upadania na ziemię, to nie powinien mieć możliwości zabicia gościa, który spowodował tą glebę. No kurde! Ale dobra, ale muszę też nadmienić, że w tym momencie właśnie uploaduję odcinek, więc moje łącze nie jest pierwszej szybkości. Więc takie rzeczy lubią się zdarzać czasami. Zwłaszcza wtedy. No ale okej. Jakiś pojazd by się przydał, no bo ten gościu cały czas gdzieś tutaj w pobliżu będzie się respawnował. Mogę do niego strzelać, mi to nie przeszkadza. Wręcz, no, przysparza mi to sporą dozę radości, ale fajnie było stąd odjechać i kupić już tą maskę, którą sobie zaplanowałem, no bo chyba fundusze już mam, no, 14 tysięcy. No, choć w sumie jeszcze drugie tyle i mam kuloodporne opony. Znaczy przebijalno-odporne. Do mojego Ubermachta. Czyli czteroosobowego samochodu, który niedawno sobie sprawiłem. Poczekaj. No kurde, no człowieku. Człowieku, doszedł człowieka w człowieku. Kurde. Parafrazując reklamy. Albo w sumie nawet cytując, bo chyba tak tam było. Nie, fajnie, sobie maskotki lubię. Ale nie samą firmę, niestety. Przecież wiadomo, o jaką chodzi. Nie muszę mówić na głos i zresztą nie powinienem. Ej, właśnie, a propos strzelania. Co powiecie na to, żeby tutaj urządzić maleńki mayhem? Tylko muszę znaleźć kogoś, kogo uda się tutaj zabić. Może na samym statku już? A moment, pan, jak on miał? Sekundkę, muszę się upewnić, żeby nie przekręcić. No, no come on! Sagby, tak, prosto bardzo. Czyżby pan Sagby zrezygnował zupełnie? Okej, tak, widzicie, skrzynki się rozwala po prostu. Jest o wiele prościej, o wiele łatwiej. Okej, kolejna skrzynka. Ale moment, chyba za bardzo się wkopałem, bo to jest teren urzędowania Meriwether. Ehe. No to pięknie. Dobra, z tyłu już dostaję po plecach. Nie fajnie. Pan Sagby się zbliża. Tak jest, ale chyba kiedy jestem w trakcie ataku na gang, jestem nietykalny, nie? Czy jestem jak najbardziej tykalny? Tylko chciałbym się dowiedzieć. Oj, nie wiem, z której strony do mnie strzelali. No, przykre, ale chyba zaraz zginę. Ej, no kurde, gdzie on jest? No tutaj był, no przecież... Aha, no super ammo, no! Shit! Nie chcieliście po dobroci? Nie no, w sumie nie. Sorry, nie da się po dobroci ludzi życia pozbawiać. Chyba, że tam eutanazja. Nie, to jest śliski temat, nie dotykajmy go nawet. 10-metrową tyczką. Ej, pan Sagby. Dobra, umarł, okej, dobra. Już chciałem powiedzieć, że czynnie pomaga mi w walce z gangiem. No, za skarby były tym sobie moją przychylność, bym go nie zabijał przez najbliższą chwilę, albo dwie. Nie no, nie chowajcie się, bo wtedy nie mogę was ustrzelić. Ej, gdzie on jest? Widocznie na samej górze. Albo ten jeszcze żyje. Nie. Ale dobra, czy mogę po superlamie podnieść teraz? Tutaj wtedy spadły koło moich zwłok jakieś pieniądze i amunicja. Nie, najwidoczniej nie. Ej, ilu? 11 jeszcze? Kurde! A i tak w sumie nie aż tak dużo jak na Meriwether. Ej, moment, czemu mam lepsze karabinki? O wiele lepsze, to czemu ja używam Kałacha? Przez sentyment chyba. Tylko i wyłącznie.
Te ich okrzyki naprawdę czasami są rozbrajające. Ale i tak w dalszym ciągu, jak pakowali się pod lufę, tak się pakują. Nieprzerwanie. Okej, ten tutaj mnie znajdzie prędzej niż tamten z lewej strony. Jak? Moment, kurczę. Tam się schowa. Dobra, i z powrotem. Pan Sakbi chyba stracił zainteresowanie tym gangiem. Może za ciężko jak dla niego. No w sumie oni mają wszyscy kamizelki kuloodporne i porządne karabiny automatyczne. No ale ja też mam coś fajnego. Dobra, to już pozostawia tylko dwóch teraz. Więc może zabawmy się w Huntera, zamiast po prostu czekać, aż przyjdą. No dobra, jeżeli się nie będę haczył od, nie wiem, co to było, jakieś turbiny? Czy coś, części silnika w każdym bądź razie, ale w sumie też mogę najpierw przeszukać tutaj ten rewir. Może jakieś skrzyneczki znowu znajdę, a w skrzyneczkach robią czajcie pieniądze. Ale też w sumie jednego mogę wyhaczyć, albo z dwóch. Tam? Tam jest, dobra. No, i ostatniego zostawmy, a w tym czasie przeszukajmy. Dosyć wnikliwie, cały statek. Ej, Lamo, jak się sam zabije... Ej, właśnie, nie mogę przecież popełnić samobójstwa, no to ej, ostrożnie z takimi skokami, piechol. Ej, no. Super Lama nie może zginąć z własnej ręki. Po prostu nie. I chyba jeszcze taka sytuacja nie miała miejsca. No nie, no, nie miała, na szczęście. Uff, dobra. No to polujemy na ostatniego, na ostatnią ptaszynę. Ej, shit, kurde, tak blisko. Ziomuś, przestraszyłeś mnie. Więc po dupsku. Za karę. Ej, dobra, atak na gang zaliczony. Mój respekt na dzielni wzrasta. Ej, moment, czyli chcecie mi powiedzieć, że pan Zarbi nie zabił ani jednego gościa? Kurde. To nie był czynnym pomocnikiem, niestety. Koleś. Ty po to, żeby zyskać ten delikatny rush z adrenaliny, ty skaczesz ze spadochronu, jedziesz na rowerze, a ja tu, kurde, naprawdę ludzi zabijam! No myślisz, że naprawdę to mi nie przysparza tej adrenaliny, którą ty mi oferujesz? Pieprzonym skokiem ze spadochronem, no nie no, serio? Ale właśnie, moment, czy po ataku na gang też tutaj są skrzyneczki z napisem supplies? Nie, ale chyba naprawdę dużo jest tych skrzynek i wydaje mi się, że jakaś z aktualizacji wprowadziła właśnie ich większą ilość, bo kiedyś to było jedno miejsce w trakcie ataku na gang, gdzie leżały pieniądze i tam naprawdę było 500 baksów i nic więcej. Więc ataki na gang aż tak bardzo się nie opłacały. Okej, chciałem tu zeskoczyć. Byłoby szybciej, ale nie mogę ryzykować, więc zeskoczmy tylko tutaj. No, na szczęście bez gleby, ale też bez parkouru. A ta umiejętność superalna by się bardzo przydała w tym odcinku. Dobra. No to okej. Okay. No to może jakaś misja, faktycznie, od Martina Matrazzo. Jeszcze przed zakupem. Nie no, fajnie jest się bogacić. W GTA Online. Jest Martin. Hello, hello. Halo, halo, witam cię, manko, cześć. Hello, friend. Możesz mnie wkręcić na akcję, szukam roboty. Okej, no mam nadzieję, że nie ten prawnik znowu, kurde, ugoda pozasądowa, czy jak to się tam nazywało. No cholera, Martin, no! Nie, dobra, muszę widzę sam wybrać, ale najpierw wpłacę to, cokolwiek mam na koncie, żeby to nie przepadło. Przypadkiem. Miałem 1400, a już będę miał 15 kafli. No na pewno na jakąś fajną maskę starczy, ale... Można by kupić od razu dwie, jak już tam będę. A wiecie, jak ja już się gdzieś rozpędzam, tak kurde, sojka za morze. Tak się rozpędzam i tak się wybieram. No ale dobra. To tak, wybierzemy coś z listy akcji. Ej, są jacyś członkowie ekipy? Moment, nie, nie chcę wychodzić. Jednak chcę jeszcze przed wyjściem, przed ewentualną grą z ekipą kupić sobie nową maskę i się pochwalić nowym wyglądem. Ale nie. Zgłoś, stwórz, dołącz, to może dołącz, misję. Ale to trzeba wyjść, kurczę, nie mogę wybrać. No bo to stwórzmy. Jak brak dostępnych akcji, nie mogę nic stwórzyć. Aha, sorry, to są moje. Ahaha. No dobra, no to tak, którą ja mogę. Ugoda pozasądowa, nie. Jakąś od najwyższej możliwej rangi. 13, 23, 25, turbinator. Droga przemocy. Ej, a od 35 likwidacja.
Ale jest potrzebnych czterech graczy, nie ma od jednego do czterech, tylko czterech. Ech. To 25 spacerek. 36 można w pojedynkę. Rzecz bliźniego twego. Okej, brzmi ciekawie. Zbrodnia popłaca najczęściej wtedy, gdy konkurencja musi płacić za twoje błędy. Konkurencyjna ekipa utknęła z dużą dostawą towaru kawałek na wschód od farmy wiatrowej i sprowadzają cargo Boba. O kurde, mam nadzieję, że to będzie wykonalne w pojedynkę. Ale w sumie nawet taka misja ośmioosobowa z Perlama dałby radę. Zginąć. I zmoczyć. Nieważne, ilu jest graczy potrzebnych. Zawsze można schopać w pojedynkę. Nie no, ale spokojnie, oczywiście zaproszę jeszcze innych graczy. Jak, normalny? To jest... O kurde! To nawet na normalnym się dostaje więcej? O, żeż ty. Dobra, ale nie no, sam trudnego nie pociągnę, ale normalny? Czemu nie? Karabin specjalny... No troszeczkę naboi, chodziło mi bardziej w sumie o kamizelkę. Nie, 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 niestety nie rebel. Ale dobra, dokupmy jeszcze troszeczkę do karabinku. Lubię, jak jest powyżej 1000. Zatwierdził ustawienia. Wszyscy z bieżącej. Plus, uwaga, 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 członkowie ekipy. Może coś są. Sprawdźmy. Rzućmy okiem. Ej, jest Seba, dobra. Ej, moment, co? Wróć to, gdy ten gracz zagra w GTA Online. O, Seba! Co, jest jakiś ciemny sekret wyszedł na jaw? Ej, no jak to? Przecież moment. Nie grasz jeszcze w GTA Online? Co jest, gold się skończył tak permanentnie? Czy co jest zgrane? Nie, wybaczcie, przeciągałem się troszeczkę w trakcie mówienia tego. A nie, no po prostu pewnie Seba masakruje tryb dla single player, zanim już zasiądzie do online. Dokładnie tak jak ja chciałem zrobić na samym początku, ale pokusa była silniejsza i jednak zagrałem. No i teraz mamy 100 któryś odcinek już, no troszeczkę. Powiedzmy, długo trwała ta pokusa. Ale nie, bo tryb online jest świetny, naprawdę, bardzo mi się podoba. Już naprawdę tyle odcinków nagrałem, ale w dalszym ciągu jest co robić i dobrze się bawię. No mam nadzieję, że wy także. No, ale okej, no pozapraszałem i nikt mnie jeszcze nie zaakceptował, niestety. Ach. No ale dobra, no to jeszcze gracze z dopasowanymi umiejętnościami. Zobaczymy, może jak to na liście wygląda, może ktoś ciekawie wyglądający. Na kim będą się wzorować? Nie. Zdecydowanie nie. Elegancja, fajnie, dobra. Ej, dobra, kobieta. Inaczej, zawsze warto dbać, żeby o to, żeby jakaś kobieta też była w ekipie. No to niektóre strony potrzebują tej kobiecej ręki. Tego małego czegoś, co sprawia różnicę. Imponderabilia. Ej, fajna maska. Nie. No tak, dosłownie, dokładnie to samo. Ej, co, tylko jedną mogę? To którą mam wybrać? Tą ubraną czy nie? Aha, wybór jest oczywisty. Ale tylko jeszcze rzucił okiem, kto to jeszcze jest ewentualnie. Ej, ten wygląda jak Charlie Chaplin. Ej, spoko, ale mogę tylko jedno, nie? Aha, cholera. Sorry, Charlie. Przegrałeś z cyckami. Ej, można dwa zaproszenia, dobra, no to okej. Okay. Już jest lepiej. Co? A, nie, bo troszeczkę jak koleś wyglądała z tymi grubymi udami. Ej, zacny. Spoko, dobra, ale nie. Poczekajmy. Ej, dołączyli! Ej, kurczę. Czy opłaca się zapraszać dopasowanych graczy? To jeszcze może tą panią. Zaproszenie w drodze. Może jeszcze faktycznie tego gościa, którego przed chwilą pochwaliłem. No, może jeszcze tą panią. Może jeszcze dodatkowo o tego pana. Okej, zaproszenia w drodze. No okej, już nie będę sam na pewno. Już mnie to cieszy. W sumie można zagrać już nawet. Jesteśmy w trójkę, jest dobrze. Ruszamy z tym koksem. Jedziemy. Dobra. W trójkę już powinniśmy dać radę. Kurczę, to mogą trudno ustawić. Ale nie, dobra. Większe prawdopodobieństwo, że damy sobie radę na normalu. No, jeszcze większe byłby, jakbym ustawił łatwy. No ale ja bym miał tym się kierować, tylko żeby było prościej, no to nie, no sorry. To bym, nie wiem, w co bym musiał grać. Cooking Mama. Tam podobno jest zacnie prosto. Okej, jesteśmy już na farmie wiatrowej. No to okej, udaje się nam zatokę, no to lecimy. Pan Cherry... Ej, kurde, to nie jest Cherry Chaplin. What the hell, zmieniłeś wygląd ostatnio, ale mam nadzieję, że pani przynajmniej... No dobra, no jest kobieta, ale liczyłem na brak stroju praktycznie.
Ej, nie, ci, ale snajpią coś, okej. Okay. Dobra, no to może też po snajpie i ja. Ale nie, no moment, zatoka. No, zatoka jest tam. Może od razu. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja. W ten sposób chcecie zrobić? Serio? Wysnajperzyć wszystkich? Nie, no dobra, spokojnie, mogę się pobawić. Może tego ja ściągnę? Nie, już kurde, jest martwy, ale... Dobijmy. Dla pewności. Okej, jeszcze mogę zejść troszeczkę niżej. A nie popełnić samobójstwa też, pamiętajcie. Nie mogę tak sobie pozwolić na takie skoki. Jakby to się miało skończyć zaraz dla mnie. Dobra. Mniej więcej wygląda czysto. Okej, zmieńmy broń na karabinie specjalny i ruszajmy do przodu. No inaczej, prowadzę tutaj. Peleton. Dobra, odzyskaj kontener. Szczyt, już ktoś mnie trafił. Nie mam pojęcia skąd. Co tam? Nie, tu na plaży. Headshot. No kurde! God damn it. Ej, moment, czy my przy ognie nie potrzebujemy cargo boba? To jest kurde kontener. Wygląda na ciężki. Oj, shit. Tam też strzelają. To nie ma nikogo z kontenerem? Nie, chyba. Nie, ale ja dostaję kurde strzały. No to już byłem schowany. Dobra, trzeba pościągać paru. Dobra, tam jeden, tam drugi... Zostawił go kumpel odsłoniętego, zupełnie nie wierzę. Ej nie, tutaj jest ktoś, cały czas się chowa. Shit, no dobra, no wychylę się, no bo będzie mi tutaj stęcza problemów. Dobra, no kurde! No zahaczył się o skrzynkę, widzieliście. A ci tam snajpią. Czyli mówicie po prostu, że ja robię zamięcho armatnie. Ej kurde, czemu w takim miejscu? No czemu w miejscu, gdzie jestem odsłonięty na strzały? No ej, no nie fair, nie fair. Bardzo nie fair. Dobra, ale samobójstwa jeszcze nie było, jakby co. A challenge trwa. No odzyskaj, no dobra, no powiedzmy, że jest mój. I co teraz? Jak mam go przetransportować gdziekolwiek? A dobra, moment, wyczyściliście? Już ich tam nie ma? Nie, tam jeszcze ktoś jest. Nie no, są przecież, kurde. Dobra, dajcie mi snajpa, widzę, bez snajpa tutaj nie damy sobie rady. Gdzie ten jegomość? Szanowny? Chciałem go posłać do piachu na szybsze spotkanie ze stwórcą. Ale nie ma go. Nie mogę go przynajmniej wypatrzyć. Ej, późno pękają te opony. Tak po pewnej chwili. Ej, dobra, no ale co teraz? No mam już ten pieprzony kontener. Powiedzmy. What now? Mam go przytulić? Okej, okay, dobra. Mogę nawet na niego wejść. Czy to coś kurde zmienia? Jedyne co tutaj zyskałem, to parę dziur w plecach. Ej. Dobra, a może go tak po prostu wturlam na górkę, bo się przed chwilą przesunął. Nie no, serio. Ej, dobra, mają cargo boba. Są bardziej rozumni ode mnie najwidoczniej. Ej, nie mam, nie mogę popełnić samobójstwa, okej, czy nie mogę stać na nim. Dobra, come on, come on, come on, zapraszam. Ej, co jest, nie mogę zasalutować? Pewnie, że mogę. Weźmiecie mnie ze sobą? Ale świetnie, dobra, dajcie wejdę. Już idę, już idę. Dzięki, że poczekaliście. Ale pierwszorzędnie z waszej strony. Kurde, żebyśmy się tylko nie rozbili. Dobra. Moment, czy ja mam pełen dostęp do zestawu broni? Mam obrzyna, mam pistolet, mam bojowy, mam pukawkę, mam ciężki, z którego jeszcze nie miałem okazji nawet strzelać. Przeciwpancerny, kompaktowy SMG, karabin szturmowy, karabinek. Karabinek specjalny, Gusenberg, kurde, nie, spoko. No ale okej, no to bierzemy karabinek specjalny. I jakby co będziemy osłaniać tego żelaznego ptaka. Znaczy, no to właśnie ten pojazd latający, bo żelazny ptak zwyczajowo mówi się o samolotach. Z racji skrzydeł. No ale okej, no nie wygląda, żeby miał nas ktoś ścigać, więc czyżby mission complete? Nie, jednak ktoś tam jest. Ale w dole! To co mnie interesuje, jakieś goście jadący jeepem w dole, a my tu kargmobem ciśniemy. Ej, ale uważaj, gdzie latasz. Tak właściwie. A w sumie co wy na inne radio? Dobra, do tu już mogę strzelać. Jakby co? Są w pobliżu naszego lądowiska, żeby nas nie zabili zaraz po tym, jak wylądujemy. Nie, ale chyba nie, bo zanim się dostaną tutaj na farmę, to my już dawno będziemy po wszystkim. A, tak dostarczył. Świetnie. Dobra, mission complete, dziękuję bardzo. Ile zarobiliśmy?
Zdążyłem zginąć, nie było aż tak łatwo. Ej, 15 tysięcy? Spoko, nie, naprawdę. No to właśnie mi chodziło, ej, no taki zarobek to ja rozumiem. Ej, najmniej zabójstw, najwięcej zgonów? Nie. Dobra, ale wybaczcie, ja teraz już uderzam w swobodną rozgrywkę, kupuję jakąś maskę albo dwie. I wtedy dopiero będę mógł z czystym sumieniem zakończyć ten odcinek. Okej. W jakim my jesteśmy w samochodzie? Uuu, dobra, w najlepszym z możliwych. Nie, wcale jakieś inne akcje mnie teraz nie interesują. Ej, ten gracz jest za mną. Shit. Dobra, tu czuję te kule na plecach. Ale okej, to może oddalmy się szybko. Kurde. Jeżeli ja to nazywam szybko. No, ej, nawet nie był agresywny. Nie był... niekoleżeński. Ej, dobra. Czy jednak kultura jeszcze funkcjonuje? Świetnie. Moment, ale moment, właśnie. Czy ja przypadkiem nie mam w zwyczaju właśnie po każdej akcji... Jeżeli gram z nieznajomymi, od razu po jej zakończeniu posyłać wszystkich do piachu. Ej, to jest słabo z mojej strony. Jeżeli to zupełnie przeciwne zachowanie tego gościa nazwałem kulturalnym, to znaczy, że moje jest też kompletnie przeciwne, czyli niekulturalne. No ale okej, prawie 30 tysięcy. Własnoręcznie uzbieranych bez pomocy Macieja Leonidasa i bez dachowca. Jestem z siebie dumny. Kiedyś uzbieranie takiej kwoty zajmowało mi o wiele więcej niż dwa odcinki. Oj, pamiętacie to dobrze. Część z was. To ta większa część. Ale dobra, spokojnie, no to zobaczymy się. Oj. Mam nadzieję, że jeszcze z tym samochodem. I w tym stanie. Już w nie, nie w gorszym. Koło stanowiska. Z maskami. No dobra, jesteśmy. Na szczęście jeszcze wakka jest sprawna. Wytrzymała ten teleport. To może zaraz gdzieś dygnęłem. Może delikatne turlanko, ale naprawdę nie było źle oprócz tego. No to okej, mam nadzieję, że starczy na więcej niż dwie. Byłoby fajnie. Ja i tak będę miał troszeczkę wyrzuty sumienia, że wydałem tyle na maski. Ej, no czemu zniknęły? No, kurde, już myślałem, że nie kupię. Nie, no były lepsze. Zdecydowanie były lepsze. No właśnie. O kurde. Nie. Wygląda jak... kurde, po bukakę trochę. Nie. O. Ogar. Nie, ej, już wilk bardziej. Big Bad Wolf. A też bestia może. Nie, fajne są te maski, naprawdę. Those devils. Fajna. Dobra. Nie jest droga. Aha, bo są sportowe, autentyczne. Autentycznie sportowe. Okej, tą weźmy, aby kiedyś Superlamie się zachciało emanować swoim przywództwem w ekipie. Modna. Z ohydnym zombie, a tamten był jaki gnijący. Okej. Ale nie, zacznijmy płonące czachy kupować. Albo moment, rozejrzyjmy się. Może były jakieś droższe, no właśnie. No, super, już chyba wydałem za dużo. Karbonowy wojownik. Ja to wygląda, by mnie prądem ktoś poraził, ale też jest zacna. Drewno. Kurde, no jak kupię tą, to już mi nie starcza żadną inną. Metalowy wojownik. Jak Doktor Doom! Albo człowiek w żelaznej masce. Moment, ale 10 tysięcy i wtedy mógłbym jeszcze sobie tego kupić. Gromowładnego. nie, chyba nawet by nie starczyłoby, akurat. Nie starczyłoby, cholera. Szlak, bym musiał coś jeszcze okraść po drodze. ale jeszcze czachy są, no właśnie. Różne różnice, ale nie, no już lepiej fajną jakąś z tych kupić. Ej, w tle leci ogólnie piosenka, która została wykorzystana w intrze, które zrobił jeden z was. No i tak dalej. Kamienny. Shit, no kurde, co jest? Celny. No ej, wygląda jak Bullseye w sumie. Ten z Batmana. Nie wiem, czy tak nazywał? W ogóle? Chyba. Nie pamiętam dokładnie. No ale okej, dobra, no to czas wreszcie wybrać. No to... kurde! Shit! Ej, no to w sumie przypomina to, co Super Lama chowa pod maską. Elektroczacha! Dobra, elektroczacha musi być.
No i też płonąca czacha, niech będzie. Starczy czy na Płatanon? Starczy, no ale kurde, chciałem jedną z tych. Czy 6 tysięcy wystarczy na którąkolwiek? Nie, ale wiecie co? W sumie tutaj, bardzo blisko, jest sklep spożywczy. W tamtym kierunku. Moment, dobra, rzucę jeszcze okiem, czy tysiaczek mi tutaj coś pomoże, coś poratuje. No jakoś od 7 tysięcy musiała być. No, kamienny wojownik. Ej, jeszcze gromowładny, faktycznie. Nie, dobra, wiecie co, już w następnym odcinku, albo nie? Dobra, ciocio, nie strzela. Okej. Chyba zmienię nastawienie do innych graczy. O kurde, ej. Nie, fajnie to nawet wygląda. Dobra, koniec, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. Kurde, ale złowroga małpa. Ale złowroga. Dobra, pozdro. A, tak przy okazji to challenge completed. Tak jest. Nie myślcie, że zapomniałem. Dobra, trzymajcie się, kochani, hej, cześć.